Witajcie bracia i siostry. Niedziela 10:38. 6 listopada już. Chciałem dawno nagrać ten film jako trzecią część wzięcia do nieba i zastanowić się nad czasem. To, jak to wszystko postrzegamy. No i dzisiaj jestem w trochę nietypowym miejscu, w lesie. Znaczy, jak na moje filmy, to prawie norma, że jestem w lesie, ale dzisiaj wziąłem rower. Tak pokrótce wam pokażę. Bardzo długo rozpalałem to ognisko, bo jest mokro, wczoraj padało. I no, mordowałem się z tym bardzo mocno. Ale teraz już powoli płomień nabiera siły. Dookoła susze jeszcze mokre, inne z zewnątrz mokre, bo to były suche, to są suche brzozy akurat, nie? Przyjechałem, bo pomyślałem, że nie trzeba daleko szukać. Wsiadłem na rower, wziąłem mój plecak survivalowy, który już tyle lat jest gdzieś przeze mnie spakowany. Wyrzuciłem wszystko z niego, poukładałem, sprawdziłem, co tam jest. Naprawdę wiele nie trzeba, ani też daleko nie trzeba, żeby znaleźć siebie, wyjechać. Akurat parę kilometrów wyjechałem w las. Takie miejsce trochę skryte, chociaż z jednej strony jest odkryte, ale z drugiej tam, gdzie mogę się spodziewać ludzi, jestem odkryty. Ognisko pod lasem, pod drzewem dużym, żeby rozpraszało dym, ale już teraz coraz mocniej jest więcej ognia niż dymu. No i nawet takie rozpalanie ogniska tak mi dało do myślenia. Uwierzcie, to ognisko trzeba było przygotować, ściągnąć darnie, ułożyć drzewa, chociaż pod podłoże było suche, i położenie na taką warstwę izolacyjną gałęzi. No to później zacząłem właśnie troszkę wiórów, suchych rzeczy tutaj, skory właśnie z tej strony drzewa, bo tu jest sucha była akurat, o, z tej strony, a z drugiej strony była mokra, więc zerwałem sobie właśnie taką suchą korę. No i jak to zacząłem, no to się mordowałem, bo to zapałki nie zadziałały. Dobrze, że ja akurat mam wiele systemów. Mam zapalniczki, zapałki, krzesiwa. No ale mimo wszystko to była mokra kora. Jeszcze wiórki robiłem. I już jak któryś tam raz podkładałem, podpaliłem. Już łapał ten żar. I tak był ogień, nie było ognia. Człowiek tak myślał, ja tak się zastanowiłem, jak to niewiele brakuje, że możesz mieć nogi albo nie mieć tego ognia. Jeżeli nie chwycisz momentu, nie będziesz niecierpliwy i rozrzucisz to zaraz, coś tam, to tego praktycznie ognia byś nie miał. Jeżeli nie dmuchniesz, oddech jest bardzo ważny. W naszym oddechu jest życie. Mało kto to rozumie. Ale oddech na żar, ten strumień powietrza, który dajemy. Jeden, drugi, trzeci i w tym momencie ten płomień, który powstaje i ta radość sercu, która się robi. Ale właśnie ta niepewność tego powstania ogniska, tego ognia, naprawdę mordowałem się. Znam się na ogniu, bo od dziecka palę w piecach centralnych. To jest też doświadczenie jakieś. Pokażę wam dalej. Przyjechałem moim rowerem. No i tutaj mam cały mój ten bajzel.
Musiałem, to tak wygląda, musiałem wyrzucić cały plecak, bo okazało się, że mam meszę w aucie. Niestety, lubię za bardzo zwierzęta, mam dużo tam zapasów żywności, do wszystkich mysza dotarła. No, ostatnio parę dni temu właśnie totalnie auto posprzątałem. Ale dalej właśnie okazało się, że zapomniałem o tym plecaku. W tym plecaku to się stało. No. Wszystko zostało nadgryzione. Więc będę musiał to po prostu gdzieś tutaj wyrzucić. Zwierzęta jakieś sarne, czy myszy polne zjedzą sobie tutaj to. Tak generalnie, jeżeli miałbym wam powiedzieć, plecak to jest taka drugi zapas taktyczny, jeżeli wychodzimy w jakieś takie miejsca i on zawiera wszystkie udogodnienia, które powinniśmy mieć, ale w razie zagrożenia powinniśmy odrzucić, tak jak to wojskowi robią, i uciec. Drugim zestawem jest taka mniej więcej podręczny, nie za duży. W moim przypadku taka nerka, ale są takie też mniejsze plecaki. Tutaj mam wszystko, co jest mi potrzebne do rozniecenia ognia, nóż, opatrunki. Każdy ma zresztą swoje jakieś indywidualne potrzeby i wie, co mu najbardziej w takich sytuacjach, jeżeli oczywiście ćwiczy. Dobra, to tylko tyle, a resztę to usiądę i powiem wam. Problem trochę z tym statywem, bo nie ma za bardzo płaskich rzeczy, gdzie by to położyć. Wracając, kurde, mam trochę chrypkę dzisiaj. Wracając do czasu, tego jak my to postrzegamy. Dzisiaj zacząłem właśnie, wydrukowałem sobie cały dzień. Trochę mi to zajęło czasu, ale właśnie wydrukowałem sobie apokalipsę, bo gdzieś wcześniej ją miałem wydrukowaną, a teraz nie mogłem jej znaleźć. I zacząłem ją czytać. Ostatni rozdział, 22. Początek. I coś szukać, ale nie znalazłem w tym sensie, że chcę wam coś dzisiaj super powiedzieć, coś odkryłem. Ale to, co mnie dotknęło, to głębia tych wszystkich słów. Czytałem. Moje serce drżało, moje serce tak to czuło, że byłem w innym wymiarze. Każde z tych zdań, zwrotów. Teraz, jeżeli mówimy o czasie tego porwania, widzę i obserwuję teraz, Henryk nawet ostatni raz, drugą część porwania, artykułu o wzięciu napisał. Nie chcę się do tego odnosić. Powiem wam, jak ja to czuję, jak ja to widzę. Podejrzewam, że musimy rozróżnić dwie struktury pojmowania tego. Z jednej strony musimy być rzeczywiście w każdej chwili naszego życia, dnia gotowi na te przyjście. Bóg nie zostawia nam innego wyboru, mamy czuwać. Z drugiej strony jest też tak, jak powiedziałam w moim wcześniejszym filmie, mamy ten przywilej i tą możliwość, że odczuwamy to zupełnie inaczej niż inni ludzie. W tym sensie jesteśmy wybrani nawet, bo Bóg nam dał tą łaskę, że patrzymy na to w sposób oczywisty, sposób realny, że to rzeczywiście się może stać. I wiemy i widzimy, że to może, a nawet musi, na pewno będzie miało miejsce dla naszego życia. I tym
w tym wymiarze możemy, ja osobiście, łączyć pewne fakty i zdarzenia. Po pierwsze, miałem ten film, mówiłem o Esdraszu. Postaram się może gdzieś albo w opisie, albo może jak mi się uda, będę w tym filmie mógł to zrobić gdzieś tam u góry, jak to się robi, zalinkować. Chodzi o to, że tam było mowa o tych trzech głowach. I ja mówiłem to Bartkowi, pisałem to do Bartka swego czasu. Rozpoznałem te trzy głowy, bo pierwsze, że jedną jest właśnie Jan Paweł II. I tam jest powiedziane, że on umierał w męczarniach, w łóżku. To jak ulo pasuje. I dwa, dwie pozostałe głowy, które będą istniały razem. Czyli Benedykt XVI, już nie pamiętam, i Franciszek. Uwierzcie, wtedy jak to czytałem, czy to rozpoznawałem, to rzeczywiście tak to czułem. I to jest wskazówka, jeżeli to jest prawda. I to jest wskazówka, oni jeszcze żyją, Franciszek i Benedykt. Że to się stanie, kiedy oni umrą fizycznie, znamy ich wiek. Widziałem ostatnio właśnie jakieś takie zdjęcie Benedykta XVI, gdzie już nie najlepiej wygląda. Wygląda w takim stanie, no może nie wegetatywnym, ale widać po jego twarzy. To mogą być miesiące, to mogą być jeszcze lata, kiedy przeżyje. Ale na pewno nie 10-15 lat, to jest chociaż nigdy nic nie wiadomo. To samo z Franciszkiem. Pojawia się na wózku, teraz go nie ma na tym wózku. I spójrzcie właśnie na ten wymiar, że mamy takie możliwości. Do tego łączę to ten rok 2024 i epidemia dżumy, to co kiedyś był na YouTubie Ether TV. On nie miał nic wspólnego z Bogiem, czy tam podchodził do tego jak Artur Lalak, czy tam jeszcze inni. Dziad wszechświat i w ogóle oni po prostu są włączeni, ale mimo wszystko to nie znaczy, że nie mogą mieć prawdy. Oni właśnie mówili o tym, że ten cykl, nie pamiętam, już tam 800 kilkudziesięciu lat powtarza się, że mieliśmy ten 1350 którymś tam to dżuma i później wcześniej jeszcze 600. To oczywiście się nie zgadza z tym, co możemy wyliczyć, co Henryk wyliczył z Bartkiem, że mamy 480 rok po Chrystusie, ale możemy to założyć jako pewnego rodzaju prawidłowość. To już niezależnie, czy mamy tyle lat, czy tak w tym innym roku żyjemy po Chrystusie. Wszystko wskazuje, że to jest kwestia roku, dwóch, dziesięciu lat. Nie możemy w żadnym mierze powiedzieć komuś, mówić, nie wiem, tak jak, nie wiem, Bartek na przykład, czy Henryk wielokrotnie piszał, o, na wiosnę pamiętam, czytałem Bartka posta, że to może już się zdarzyć, może to mieć miejsce tego lata. W żadnej mierze nie możemy tak myśleć. A bynajmniej innych, może nie instruować, czy mieć jakiś tam w tym względzie zapatrywania. Ale chcę właśnie wam powiedzieć, że na to możemy patrzeć w dwóch wymiarach. Tego, że musimy być gotowi tego czasu. Wewnętrznie, w naszym sercu, w naszej duszy. Wszakolwiek co robimy, czy pracujemy, co w życiu nas zajmuje. To jest potrzebne. Praca, inne rzeczy. Ale jeszcze wyżej w naszym sercu powinna być możliwość czekania i możliwość tej miłości Boga. Jeżeli ktoś kocha Boga, to słucha się Jego słów. To, co mnie dzisiaj właśnie uderzyło, jak czytałem Apokalipsie. My mamy być sługami. A całe nasze życie jest testem. Cokolwiek byśmy mieli na tym świecie. Miłość, hobby, praca. To jest test. Nie należy się go bać. Można kochać inne osoby na tym świecie. Można, nie wiem, mieć, tak jak ja uwielbiam patenty, wynalazki. Uwielbiam coś odkrywać.
koniec końców przychodzi na mnie takie wypalenie, wiem, że to nie jest dobre. Znaczy, ja to będę robił i robię. Ale w hierarchii moich wartości jest wyżej Bóg. Potykam naprawdę pięknych ludzi na swojej drodze. Chce się żyć, widząc takich ludzi. Może nawet wpadać taką pokusę, żeby zatracić się w tym świecie i ludzi, który się spotyka. Ale całą sztuką jest to, że mieć to, być w tym, a mimo wszystko kochać Boga właśnie. Nawet jeżeli na chwilę mamy lęki, mamy jakieś, boimy się, ja mam takie podejście, jakie mam. Nauczył mnie to właśnie ten wymiar wielu światów równoległych. Nie trzeba się bać. Potrzebam nieraz też, że Bóg mnie chroni, nawet w takich ekstremalnych sytuacjach. Nie chcę o tym mówić, bo to jest moje prywatne. Ale wieście, miałem takie ekstremalne sytuacje. I Bóg mnie chronił zawsze. Jeżeli miało dojść do jakiegoś czegoś, co by było karygodne, nigdy z tego nie dochodziło.